Klimaty Częstochowy to konkurs, w którym autor danego zdjęcia ma pozyskać i zaprezentować fotografię obrazującą zainteresowanie przejawami życia w jego różnorodnych dziedzinach. To właśnie można było zobaczyć na ścianach Galerii Dobrej Sztuki Muzeum Częstochowskiego. W 15. edycji Klimatów Częstochowy mamy oczywiście bardzo różnorodne fotografie i mamy fotografie uliczne, tak zrobione, sfotografowane miasto w nurcie street photo. Mamy krajobrazy miejskie, mamy też dużo scenek z mieszkańcami Częstochowy. No i oczywiście klimatycznie, jest kolorowo, jest czarno-biało, jest nostalgicznie i jest energetycznie. W tym roku przyszło do nas 314 zdjęć 84 autorów i do finałowej ekspozycji jury wybrało 40 zdjęć 23 autorów. To są najlepsze zdjęcia tego roku, które można obejrzeć w Muzeum Częstochowskim w Galerii Dobrej Sztuki. A o finałowe prace i ich wyłonienie pytaliśmy konkursowe jury. Ja osobiście patrzę na treść fotografii. Jeśli chodzi o ostateczny wybór, czyli 40 fotografii, też staraliśmy się wybrać tak te prace, żeby wystawa była różnorodna, żeby pokazać różne aspekty, różne tematy. Konkurs to Klimaty Częstochowy, więc jak najbardziej zwracaliśmy uwagę na to, żeby gdzieś ten aspekt naszego miasta się pojawił. Choć zdarzały się fotografie, które się wyróżniały swoim artyzmem, mimo że nie przebijała się tam Częstochowa jakoś bardzo silnie, to zostały wyróżnione. Myślę, że właśnie chciałyśmy, żeby było różnorodnie przede wszystkim, żeby wystawa też była ciekawa. Organizatorzy już zapraszają na kolejną edycję Klimatów Częstochowy, które odbędą się w przyszłym roku.